Konfederacja, wolność i niepodległość. Polko i Polaków, w tym roku deficyt budżetowy ma wynieść 192 miliardy złotych. Deficyt to są pieniądze, których nie mamy, a dług publiczny to jest to wszystko, co historycznie państwo wydawało, ale wciąż nie ma. Jako Konfederacja stoimy na straży faktów i próbujemy zrozumieć, na czym polega fenomen wszystkich liczb, które są podawane Polakom przez pana premiera Mateusza Morawieckiego. Wielu Polaków pyta, jak to możliwe, że z jednej strony w mediach głównego nurtu są podawane informacje, które potwierdzają, że Polska ma pieniądze, z drugiej strony ci, którzy walczą o prawdę, mówią, że Polska jest zadłużona po czapeczkę. Prawda jest taka, że jesteśmy zadłużeni, tych pieniędzy po prostu zwyczajnie nie mamy i musimy je pożyczać. A jak coś się pożycza, to trzeba to spłacić, a jak trzeba coś spłacić, to najprawdopodobniej musimy liczyć się z ogromnymi odsetkami. Dlaczego Unia Europejska mówi, że budżet wygląda inaczej, a Polska mówi, że budżet wygląda inaczej, budżet krajowy? Nawet budżet krajowy uwzględnia wydatki związane z wydatkami obronnymi, pracą policji, czy na przykład kosztami funkcjonowania szkół. To, co słyszycie państwo, zwłaszcza w TVP Info, jest kłamstwem. To Konfederacja od lat mówi stop rozdawnictwu. 13. emerytura 15 miliardów złotych. 14. emerytura 12 miliardów złotych. Waloryzacja 500+ na 800+ 25 miliardów złotych. Telewizja Polska 2 miliardy złotych. 500+ dla Ukraińców 2 miliardy złotych. Trzeba w trybie natychmiastowym ratować budżet państwa i wydatki. Te wydatki, które niestety będą skutkować tym, że nasze dzieci będą musiały za wiele lat spłacać zaciągnięte przez Polskę kredyty. Pamiętajmy, że w 2024 roku dług publiczny po raz pierwszy w historii Rzeczypospolitej Polskiej przebije 2 biliony złotych. Tylko Konfederacja mówi, jak jest. Konfederacja, wolność i niepodległość.